Witam serdecznie, ja nazywam się Michał Ceszkę i zaczynamy taki 10. jubileuszowy odcinek Morskich Faktów, ale chyba słuchajcie ostatnie, o czym powiem wam na końcu. Natomiast teraz najświeższe informacje morskie. Gdy w atmosferze znajdowało się więcej freonu, gazu szkodzącego warstwie ozonowej, dużą jego część pochłaniały wody oceanów. Teraz, gdy jego ilość w atmosferze spadła, morza mogą zacząć emitować go do atmosfery. To może zafałszować pomiary produkcji freonu na Ziemi, sugerują naukowcy na łamach PNSA. Europosłowie domagają się od Komisji Europejskiej podjęcia pilnych działań w kwestii neutralizacji i likwidacji niewybuchów i broni chemicznej zalegającej na dnie Bałtyku. List autorstwa eurodeputowanej PiS Anny Fotygi w tej sprawie podpisało 39 europosłów reprezentujących 6 grup politycznych. Morskie Centrum Nauki chce upamiętnić zmarłego podróżnika i kajakarza Aleksandra Dobę. Powstanie wystawa poświęcona jego dokonaniom. Na składającej się z ponad 200 eksponatów stałej wystawie Morskie Centrum Nauki postanowiło stworzyć specjalne stanowisko, gdzie będą prezentowane dokonania wybitnego podróżnika i sportowca. Rozpowszechnione podczas pandemii koronawirusa jednorazowe środki ochrony, jak maseczki, zanieczyszczają filipińskie wybrzeże. W szczycie pandemii sama aglomeracja Manili wytwarzała dodatkowe 280 ton odpadów medycznych dziennie, przypomina BBC. Nabierają tempa przygotowania do przedsięwzięcia szykowanego jeszcze w czasach PRL-u. Państwowe Wody Polskie ogłosiły właśnie przetarg na wykonanie szczegółowego projektu stopnia wodnego na Wiśle w Siarzewie. Poznaliśmy przybliżony harmonogram prac. Roboty budowane mają się rozpocząć na przełomie 2023 i 2024 roku, a zakończyć gdzieś w okolicach 2029 roku. Maksymalny koszt przedsięwzięcia to 4,5 miliarda złotych. Stanowisko WWF w tej sprawie można zobaczyć w linku pod filmem, natomiast my zapraszamy do podpisywania petycji. No właśnie, zapraszamy was do podpisania petycji, którą stworzył WWF, żeby właśnie nie tamować tych rzek. No ja rozumiem, pieniążki z ewentualnej elektrowni wodnej, stopnia wodnego, natomiast wydaje mi się, że szkody w naturze są dużo większe i nie dadzą rady jakieś przepławki i inne tego typu rzeczy. Taki może mało morski temat, ale też bardzo istotny. Chciałbym też oczywiście jeszcze powrócić do Władkowego Sandacza. Bardzo fajne zawody, bardzo udane. Tam macie, nie, z tej strony macie linka do tych zawodów. Bardzo fajnie było, bardzo dużo zawodników, natomiast nie było żadnego sandacza. Ciekawostka taka, żeśmy wyłowili szmatę podbiera, który zresztą nam wpadł też do tego kanału, ale wyłowili chłopacy namiot dwuosobowy. To też daje do myślenia, ile takich różnych śmieci jest, nie? Po takiej zimie. No i wędkarze właśnie czyszczą też te akweny właśnie z tego typu śmieci, więc chyba spoko. Co do śledzia, ze śledziem jest mega krucho, z sandaczem też. Rozmawiałem też z Dawidem Wrosz, człowiek, który od zawsze był związany z naszą telewizją. On ma informacje znowuż od wędkarzy, przepraszam, od rybaków, którzy stawiają sieci gdzieś tam w okolicach portu we Władysławowie, no i oni w tym roku nie mieli sandaczy. W zeszłych latach to czasami po 100-150 kg tego sandacza się trafiało, a teraz nie. Więc sandacza no nie ma. Jeżeli chodzi o troć, to cały czas przebieram nóżkami, bo mamy jechać do Międzyzdroi, tam poznać nowe miejscówki, więc czekamy na zielone światło właśnie z tamtego rejonu, żeby po pierwsze ta troć była, po drugie, żeby była w miarę jakaś normalna pogoda. Oczywiście seria o surfcastingu też czeka, aż się po prostu zrobi cieplutko. Już mamy pierwsze informacje o tym, że część z was chciałaby w tej serii uczestniczyć, bo na przykład zaczynają tą przygodę z surfcastingiem i chętnie by się chcieli spotkać na plaży i porozmawiać. Bardzo fajnie. No i temat niezbyt może taki mega ciekawy, ponieważ no, to jest 10. wydanie Morskich Faktów. I Morskie Fakty mają najniższą oglądalność na całym kanale Morska TV.
No i teraz co zrobić z tym fantem? No powinno się iść za ciosem, że skoro jest mało tych wyświetleń, a to jest 10 już odcinek, czyli to nie jest coś mega nowego, to już powinno się zazębić w jakimś tam stopniu. No i nie ma tych wyświetleń, czyli po tych wyświetleniach wychodzi, że nie chcecie tych morskich faktów. No i chyba trzeba będzie z tego zrezygnować. Druga rzecz jest taka, że wy też nie bardzo, że tak lubicie te piątkowe debaty, nie? Bardziej lepiej jest niedzielna debata. Może trzeba będzie wrócić do niedzielnych debat, z tym, że ja od razu mówię, że chyba nie da rady zrobić tak, żeby w sezonie letnim były niedzielne debaty o 20 co niedzielę. No bo rozumiecie sytuację, no ja też często jestem na rybach w niedzielę o 20, wy też, więc to się tak nie da, nie? Trzeba to na pewno bardzo dokładnie przemyśleć. Ja też temat rzucę dzisiaj na morskiej ekipie, niech oni też decydują, co dalej z tym fantem zrobić. Natomiast jest bardzo dużo fajnych tematów na Debata Show. Tak, ruszamy za 2 tygodnie w kwietniu, ruszamy z Debata Show. Myślę, że nawet to studio będzie delikatnie przerobione. Mam troszeczkę elektroniki. Pokażę wam, tak wygląda mój zestaw do testowania. Tutaj sobie wbijam dane. Tu się to wszystko przelicza. Tu będzie podpięte no, docelowo do 32 takich oto serwomechanizmów. To wszystko będzie wisieć nade mną. Będzie kosmos, słuchajcie. Będzie kosmos. Jak to z Debata Show się uda, to będzie naprawdę mega czat. Poza tym Debata Show to nie tylko będzie show. Będą też fajne tematy nowe. Już jestem po długiej rozmowie z jednym z członków morskiej ekipy. No i żeśmy wymyślili, że będzie typowy przegląd prasy, ale przegląd prasy naszej wędkarskiej. Więc tutaj będzie na pewno bardzo fajna sprawa. Będziemy mieli też przegląd internetów. No i do tego wszystkiego oczywiście standardowo ichtiolodzy na kanale, gdzie jakie ryby są. No i najważniejsze to, nie, z tej strony, czat. Czat, który będzie, jak na każdej debacie, do waszej dyspozycji. Będą też oczywiście sejfy, będą nagrody. Myślę, że to wszystko jest jak najbardziej cacy, natomiast trzeba się zastanowić nad tym, czy ja fizycznie dam radę robić debaty co niedzielę znowu o 20, bo to naprawdę jest masa pracy. Ale no skoro te morskie fakty się nie za bardzo gryzą, wy nie za bardzo je lubicie, no to może trzeba coś z tym fantem zrobić, nie? No. Zobaczymy. Piszcie w komentarzach, czy rezygnować z tego i nie robić tych morskich faktów, czy robić. Choć jak zadam tak pytanie, to napiszecie, że pewnie, że nie robić, bo wolicie debaty, nie? Ajajajajaj.